Day. Dzisiaj o, dzień pojawienia się? O Śrila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur. Sachidananda Bhakti Vinod Thakur. He appeared today. On dzisiaj pojawił się. And so the sthiti becomes very auspicious for all of us. Więc ten dzień jest bardzo niezwykły dla nas i bardzo pomyślny. If Śrila Bhakti Vinod Thakur was not there, jeśli Bhaktivinoda Thakur by się nie pojawił, we would not be here today. Nas dzisiaj by tutaj nie było. If Śrila Bhaktivinoda Thakur, jeśli Bhaktivinoda Thakur did not bless this world, nie pobłogosławił tego świata, there will be no one, wtedy nikt by to spread the message of Sri Chaitanya. Nie byłoby nikogo, kto rozprzestrzeniałby przesłanie Chaitanya Mahaprabhu. All our philosophy, cała nasza filozofia, all our teachings, wszystkie nasze nauki, everything is presented in front of us by Śrila Bhaktivinoda Thakura. Wszystko zostało nam zaprezentowane dzięki pracy Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakur minus Gaudiya means zero. Nothing is there. Gaudiya, jeśli odejmiemy od nauk Gaudiya Bhaktivinoda, otrzymamy zero, nic. To understand the teachings of Śrī Rūpa Goswami, żeby zrozumieć nauki Śrīla Rūpy Goswamiego, is not so easy. To nie jest takie proste. Slowly people they are degrading so much. Powoli ludzie degradują się tak bardzo. They are not in a position to understand the scriptures. Że nie znajdują się więcej w takim stanie, w którym mogliby zrozumieć, co jest napisane w Pismach Świętych. And also they are not in a position to give time to understand scriptures. I także nie są w stanie poświęcić czasu na to, żeby starać się zrozumieć pisma. They are too busy in their life. Są zbyt zajęci swoim życiem. And Śrīla Bhaktivinoda Thakur appeared and he mercifully gave or distributed that wisdom. I dlatego Bhaktivinoda Thakur pojawił się i ze swojej łaski czy miłosierdzia rozprzestrzeniał te nauki. He has written more than 100 books. Napisał ponad 100 książek. Only to convey the message, only to give us the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tylko po to, żeby nam dać przekaz i nauki Chaitanya Mahaprabhu. And today is his appearance. I dzisiaj jest jego dzień pojawienia się. It is said in the scriptures. Jest powiedziane w pismach. As much as we remember, że tak bardzo, jak jesteśmy w stanie the pamiętać Supreme Lord and his personal associates, Najwyższego Pana i Jego osobistych towarzyszy, what is happening, co wtedy się dzieje? Everything inauspicious in our life will disappear. Wszystko, co jest niekorzystne w naszym życiu, zniknie. There is nothing known as inauspiciousness remains in us. Nie ma takiej niepomyślności, która by w nas pozostała. Everything becomes auspicious. Wszystko stanie się pomyślne. Everything becomes auspicious. Wszystko będzie pomyślne. What is inauspicious thing? Co jest tą pomyślną rzeczą? Having no inclination for Krishna. Tą niepomyślną rzeczą jest to, że nie mamy inklinacji ku Krishnie. Having no desire to attain Krishna. Nie mamy pragnienia, żeby go osiągnąć. We are lacking this desire that we want Krishna. Jesteśmy pozbawieni tego pragnienia, żeby chcieć Krishna. Can you open this a little, please? So we are lacking this desire that we want Krishna. Więc nie mamy tego pragnienia, ale pragniemy Krishna. We want to be happy. Chcemy być szczęśliwi. But. Ale. Evers from Krishna. Ale oddzielenie od Krishny. That has become the nature of the conditioned soul now. Taka jest obecna natura uwarunkowanych żywych istot. So when we remember, więc kiedy pamiętamy, the Supreme Lord and his personal associates, Najwyższego Pana i jego osobistych towarzyszy, that inauspicious thing is going from us. Wtedy ta niekorzystna rzecz jest nam usunięta. And what is happening? I co się dzieje? Everything inauspicious coming in our life. I wszystko, co jest pomyślne, pojawia się w naszym życiu. What is auspiciousness? Czym jest ta pomyślność? Lord himself is auspicious. Pan osobiście jest tą pomyślnością. If Lord is there, jeśli Pan jest tam, then we have everything. Wtedy mamy wszystko.
We don't need anything else. Nie potrzebujemy niczego więcej. Because he is all auspicious. Ponieważ on jest wszelką pomyślnością. And that is coming in our life. I to pojawia się w naszym życiu. Nati dirghena kalena, not taking much time. I to nie zabiera wiele czasu. He comes and resides in our heart. On pojawia się i zasiada w naszym sercu. And what is happening? Co się dzieje? When Lord comes and resides in our heart, first in the form of holy name. Kiedy Pan pojawia się, aby zacząć w naszym sercu i najpierw robi to w formie świętego imienia? It is purifying our consciousness. To oczyszcza naszą świadomość. It's purifying our consciousness. To oczyszcza naszą świadomość. And co dzieje się dalej? We are getting that knowledge. Dostajemy tą wiedzę. Knowledge with realization. Wiedzę about the Supreme Lord. Wiedzę i urzeczywistnienie jej o Najwyższym Panu. And our relation with him. I nasz związek z nim. And we are getting devotion also. I dostajemy również oddanie. All this we are getting only by remembering the Supreme Lord and his personal associates. Wszystko otrzymujemy to jedynie poprzez pamiętanie o Panu i jego bliskich towarzyszach. And among them Śrīla Bhaktivinoda Thakura. I pomiędzy nimi his appearance day. I pomiędzy nimi jest Bhaktivinoda Thakura, dzisiaj jest jego dzień pojawienia się. One of the main servants of Śrīmatī Radhika Lalita Sakhi, her personal associate Kamala Manjari has appeared in the form of Śrīla Bhaktivinoda Thakura. Jedna z towarzyszy Lality, która jest towarzyszką Radharani, czyli Kamala Manjari w formie Bhaktivinoda Thakura pojawiła się. To help us. Aby nam pomóc. By which we can purify our consciousness and go back home to the Godhead and serve the divine couple. Aby pomóc nam oczyścić naszą świadomość i stać się bezpośrednim sługą boskiej pary. And what he did? I co on zrobił? Through his kirtans, through his teachings. Poprzez jego kirtany, jego pisma, jego nauki. He has given us the message. Przekazał nam wiadomość. He has written so many scriptures. Napisał tak wiele pism. Among them, one it started from Sharanagati. Jedno z nich zaczyna się od Sharanagati. And Kalyan Kalpataru. I Kalyana Kalpataru. These are the books, song books written by Śrīla Bhaktivinoda Thakura. To są takie skompilacje pieśni napisane przez Bhaktivinoda Thakura. If Śrīla Bhaktivinoda Thakura was not there, jeśli Bhaktivinoda Thakura nie byłby tam, we will never find a person who will explain us what is Sharanagati in a very simple words. Nie byłoby nikogo innego, kto byłby nam w stanie wytłumaczyć w tak prosty sposób, czym jest Sharanagati. At the same time, in a very detailed way. I w tym samym czasie jednocześnie w sposób, który jest pełny szczegółów na ten temat. But he taught us. Ale on nas uczył tego. Explained what is Sharanagati. Czym jest Sharanagati? Sharanagati means to surrender. Sharanagati oznacza podporządkowanie. And Śrīla Bhaktivinoda Thakura, he says how to surrender. I Bhaktivinoda Thakura uczył nas, jak podporządkować się. Dainya atma nivedan gotripte varan avashya rakshi ve krishna vishwasa palan. Bhakti anukula karya svikar, bhakti pratikula bhav arjanangikar. This is what the definition of Sharanagati is. Taka jest definicja Sharanagati. There are two ways of remembering the personalities. Są dwa sposoby, aby pamiętać osoby. One is to remember their history. Jedną rzeczą jest pamiętanie ich historii. One is to remember their teachings. A drugą jest pamiętanie jej nauk. Instructions are more helpful as compared to history. I nauki są bardziej ważne w porównaniu z życiorysem. His teachings. Jego nauki. In which he says dainya, humility. W którym on mówi dania, pokora. Humility is very important for a devotee. I pokora jest bardzo ważna dla wielbiciela. And to surrender, to offer ourselves completely, atmanivedan. I aby podporządkować się w pełni, atmanivedanam. He just did not say atmanivedan. He said, what is atmanivedan? And by doing it, what we will get? I on nie mówi tylko atmanivedana, on mówi także, jak to zrobić i co dzięki temu osiągniemy. Everything he elaborated. Wszystko on opisał.
What he says, Atmanivedan Tuapade Kari Hoinu Param Sukhi. I have given myself completely onto your lotus feet. Ja poddałem się całkowicie twoim lotosowym stopom. And what happened? I co się wydarzyło? I became very happy now. Jestem teraz bardzo szczęśliwy. I became very happy. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Why you became very happy? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? By giving ourselves completely onto the feet of the Lord, all our miseries are disappearing. Poprzez poddanie się w pełni lotosowym stopom Najwyższego Pana, wszystkie nasze cierpienia są usunięte. When we have misery in the heart, kiedy posiadamy jakieś cierpienia, problemy w sercu, when we have anxiety in the heart, kiedy mamy niepokój w sercu, when we have fear in the heart, wtedy posiadamy w sercu strach. We would never ever able to think of anything which can help us. I nie jesteśmy w tym stanie pomyśleć o niczym, co byłoby nam, co mogłoby nam pomóc. These things don't let the person to think about his own benefit. I też ten stan nie pozwala myśleć komuś o korzyści, która mogłaby dla tego kogoś być. And Śrīla Bhaktivinoda Thakur, he taught us. I Bhaktivinoda Thakur uczy nas. What he says? Co on mówi? I became happy, O Lord, the moment I have surrendered to you completely. Ja stałem się szczęśliwy w momencie, w tym momencie, w którym podporządkowałem się Tobie w pełni. No more misery in my life. Nie ma więcej niepokoju, cierpień i przeszkód w moim życiu. And there is no anxiety. I nie ma niepokoju. Whichever way I see, I only see everywhere only happiness, nothing else. I w ten sposób widzę tylko szczęście wszędzie i nic więcej. He is telling us how we can be happy in this world. I mówi nam, w jaki sposób możemy być szczęśliwi w tym świecie. What he says? Co on mówi? There is no misery. Że nie ma przeszkód, nie ma niepokoju. There is no fear. Nie ma strachu. And full of nectar. I jest, wszystko jest pełne nektaru. What is full of nectar? Co jest pełne nektaru? Tomar charan dvai, the lotus feet of the Supreme Lord, where we have to take shelter. Lotosowe stopy Najwyższego Pana są pełne nektaru i w tym miejscu powinniśmy przyjąć schronienie. Lord says in Bhagavad Gita, my vai vaye prapadyante maya metam karmitite, whoever surrenders to me. Tam mówi w Bhagavad Gita, zawsze podporządkuj się mnie. They will be freed from maya, uwolnię cię z iluzji. And Śrīla Bhaktivinoda Thakur says, Bhaktivinoda Thakur mówi, what is illusion? Czym jest iluzja? To understand that there is something which is causing me fear. To jest coś, co powoduje, że pojawia się we mnie strach. But actually there nothing is there. Ale tak naprawdę nic takiego nie istnieje. Like you see a rope and think it is a snake. Tak jak widzisz linę i myślisz, że to jest wąż. Because there is no light, you see some little light from somewhere and then you see there one rope and understand it as a snake. Ponieważ nie ma światła w tym miejscu i albo jest jego niedostateczna ilość, więc widzisz pewną rzecz, jest to lina, ale przyjmujesz ją za węża. And scared to go there. I obawiasz się, aby się tam udać. This is illusion. I to jest iluzja. As a result of illusion, what is happening? Rezultatem tej iluzji, i co się dzieje wtedy? We are experiencing fear. I wtedy doświadczamy strachu. But actually there is no reason to fear. Ale tak naprawdę nie ma powodu, żeby się obawiać czegoś. We are experiencing. Doświadczamy misery. Cierpienia. But there is no reason to feel misery. Ale nie ma powodu, żeby czuć niepokój czy cierpienie. We experience everything as matter, as dead, dry. Doświadczamy wszystkiego jako martwą materię. And feeling very unhappy in our life. Czujemy się bardzo nieszczęśliwi we własnym życiu. Lord says. Pan mówi. Moja iluzja, moja energia, iluzja jest bardzo niebezpieczna. But if you surrender to me. Ale jeśli podporządkujesz się mi. Maya me tam taranti, that person will become free from illusion. Ta osoba będzie wolna od iluzji.
And Srila Bhaktivinoda Thakur, he elaborates saying this. Bhaktivinoda Thakur mówi. You will not have misery. Nie będziesz posiadać niepokoju. Why we have misery? Dlaczego my posiadamy niepokój? What is misery? Misery is not something which is in present. Czym jest ta niepokój? Czy to jest coś, co jest obecne? The incidents which are giving us pain from the past. To jest coś, co daje, sprawia nam cierpienie i pochodzi to z przeszłości. Or the miseries. Albo z cierpienia, innego cierpienia. We call as shok. Nazywamy to szok. Grief in the past. For some past incident. Efekt działania, efekt czegoś, co wydarzyło się w przeszłości. It is called as shok. Nazywa się to shok. When we take shelter in the lotus feet of the Lord, what is happening? We become ashok. There is no misery. Kiedy przyjmujemy schronienie Najwyższego Pana, stajemy się ashok, czyli jesteśmy w sytuacji, która jest wolna od cierpienia. Assuming something is going to happen in future, the fear which we develop within us is fear. Jeśli coś robimy teraz, co w przyszłości może sprawić cierpienie, to powoduje, że pojawia się w nas strach. And today what we are experiencing pain. I ten ból, to cierpienie, które doświadczamy dzisiaj, that is illusion. To jest iluzja. Moha. Moha. All these three things will disappear. I te wszystkie trzy rzeczy znikną. Yashyam vaishriyamanaya Sri Krishna param purushe bhaktir utpadyate punsa soka moha bhayapa. All these three things will disappear the moment we come in contact with the Supreme Lord. Te wszystkie rzeczy znikną w momencie, kiedy dojdziemy w kontakt z Najwyższym Panem. Through the process of chanting the holy name. Przez proces intonowania świętych imion. And what is happening? Awakening of devotion. I co się dzieje? Pojawia się, budzi się w nas oddanie. Is happening in our life. I to dzieje się w naszym życiu. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he says, he elaborates. Bhaktivinoda Thakur mówi o tym. On this. I mówi o tym i mówi w ten sposób. So give yourself completely to the Lord. Oddaj się w pełni Panu. How to give him? W jaki sposób to zrobić? Okay, how to surrender to him? W jaki sposób podporządkować się mu? Srila Bhaktivinoda Thakur, he says, by through the process of chanting holy name. I on mówi, że dzieje się to, można to zrobić poprzez proces intonowania świętego imienia. Grihe thako vane thako sadahari bole thako. If you have to live in the house, live. Jeśli masz żyć w domu, mieszkaj w domu. If you have to live in the forest, no jeśli problem. Masz mieszkać w lesie, też nie ma z tym problemu. But ale chant the holy name. Zawsze w każdych okolicznościach intonuj święte imię. Always recite the name of the Lord. Zawsze powtarzaj imiona, święte imiona. Then only you will be able to experience. I tylko w ten sposób będziesz w stanie doświadczyć. And further what he says? I o czym on mówi później? Gotrupte varan. What is gotrupte varan? Co to oznacza? We have to accept. Musimy przyakceptować, przyjąć. Our life. Nasze życie. Only for the service of the Supreme Lord. Only for giving pleasure to the senses of the Supreme Lord. Jedynym celem naszego życia jest to, żeby sprawiać przyjemność Najwyższemu Panu. We should not make any such efforts which are giving pleasure to us. Nie powinniśmy uczynić żadnego wysiłku ku temu, żeby sprawić przyjemność nam samym. We have to try our best. Powinniśmy starać się najlepiej z naszej tego, co potrafimy, jesteśmy w stanie najlepiej uczynić. And perform all those activities. I wykonywać wszystkie te czynności, which are giving pleasure to the senses of the Lord. Które sprawiają przyjemność zmysłom Pana. Srila Bhaktivinoda Thakur, he says, Bhaktivinoda Thakur mówi, tumar sevai dukh hoya to sevo to param sukh seva par, seva sukh dukh param sampad nashai avidya dukh. Even while serving you, even while trying to please you, even while trying to satisfy you, nawet przez służenie tobie, spróbowanie zadowolenia to ciebie, even if I experience some pain, nawet jeżeli doświadczę jakiegoś cierpienia i bólu, O Lord, I see it as your mercy. Ja będę, moi drogi Panie, będę postrzegał to jako Twoją łaskę. I see it as a great treasure. Ja widzę to, będę postrzegam to jako wielki skarb. I'll engage all my senses. I zaangażuję wszystkie swoje zmysły.
only for your service. Jedynie w służbę Tobie. How to do it? Jak to zrobić? Through eyes. Poprzez oczy. Have darshan of the Lord. Oczami możemy widzieć Pana. Through ears. Poprzez uszy. See, hear about the Lord. Możemy słuchać o Panu. Through mouth, sing about the Lord. Poprzez ustami możemy śpiewać o Panu. Through body. Poprzez ciało. Touch the feet, touch the offerings of the Lord. Możemy dotykać te rzeczy, które były ofiarowane Panu. Through nose, take the fragrance. Poprzez nos możemy wąchać zapach kwiatów czy zapach Pana. Through hands, clean the temple. Możemy czyścić świątynię. Through feet, do parikrama. Poprzez stopy możemy robić parikramę. Do all those things. I możemy robić te wszystkie rzeczy. That is gotruttavara. When we do this, what is coming? Jeśli robimy to wszystko, co się wtedy pojawia? A strong faith on the mercy of Supreme Lord is coming. Wtedy pojawia się silna wiara w Pana. That is called avashya rakshi ve Krishna. To nazywa się właśnie. Having firm faith that Krishna is my savior, he is going to protect me. Mam wiarę w to, że Krishna jest moim zbawcą i on mnie ochroni. I surrender to you, but I don't trust you. Podporządkowuję się Tobie, ale Ci nie ufam. This is not the thing which is attracting the Lord. To nie jest taka rzecz, która jest atrakcyjna dla Pana. I surrender to you, but I have my own motives. Ja podporządkowuję się Tobie, ale mam własne motywy, własne powody. So I perform activities which are going to give pleasure to me. I dlatego wykonuję czynności, które sprawiają przyjemność mnie. That is not sharanagati. To nie jest sharanagati. To nie jest podporządkowanie. I surrender to you, but my life I have given to someone else. Podporządkowuję się Tobie, ale swoje życie ofiaruję gdzieś indziej. He says no. My mówimy nie. I surrender to you, but I show my attitude, my arrogance. Ale pokazuję moje nastawienie, moją arogancję. No. Nie. You have to be humble. Musimy być pokorni. Humility is the first quality. Pokora jest pierwszą cechą. Humility is the first thing which attracts the Lord. To jest pierwsza rzecz, która przyciąga Pana, jest dla Niego atrakcyjna. When there is no humility, there is no attraction. Tam, gdzie nie ma pokory, tam nie ma przyciągania. We may be very highly qualified person. Możemy być bardzo kwalifikowaną osobą. But if there is no humility, ale jeśli nie ma pokory, then we Lord is never pleased. Wtedy Pan nigdy nie jest zadowolony. That is the reason Srila Bhaktivinoda Thakur. Z tego powodu Bhaktivinoda Thakur. The first kirtan in which he wrote. Pierwszy kirtan, który napisał. He says. Napisał w nim. What he says? Co on tam napisał? Sharanga sharanagati hoi bijahar, tahar prarthana sune Sri Nanda Kumar. We want Krishna, Nandanandan Sri Krishna, but how he will listen to our prayer? Chcemy Brajanandana Krishna, ale jak, o co się modlimy? By having deep and vast knowledge about the scriptures, then. Posiadając głęboką i dużą znajomość pism świętych. No. Nie, to nie jest to. Lord himself says, Name Bhaktas Chaturvedi Madhvaktas Swapajapriya. You Pan may mówi, have the knowledge of all four Vedas. Pan mówi, że możesz posiadać wiedzę na temat you may have the knowledge of various scriptures. I wszystkich innych pism. But Lord never accepts the person. Ale Pan nie akceptuje nigdy takiej osoby. Whom he is accepting? Kogo on akceptuje? Madhbhakta, my devotee. On akceptuje mojego Even swojego though wodziciela. He is born in the family of dog eaters. Nawet wtedy, kiedy jest on urodzony w rodzinie zjadaczy psów. If a person is devotee, but he is born in the family of dog eaters. Jeżeli ktoś jest wielbicielem, ale jest urodzony w rodzinie zjadaczy psów. Then also Lord accepts that person only. Wtedy Pan akceptuje tę osobę. Not only accepts, Lord says, nie tylko akceptuje, he is very dear to me. Swapacha priya. Ta osoba jest mu droga. If he is my devotee, he is very dear to me. Jeśli jest moim wielbicielem, jest bardzo drogi mi. But if a person has so much of knowledge, ale jeżeli ktoś posiada tak dużo wiedzy, then also he is not dear to me. Nie jest mi drogi. We can see in the life of Prahlad Maharaj also. Możemy zauważyć to w życiu Prahlady Maharaja. And Upanishads also very clearly specify.
I tam jest to w bardzo taki szczegółowy sposób opisane. That a great person, że wielka osoba, who wants realization, która pragnie urzeczywistnienia, he should have, ona powinna, to surrender to the Supreme Lord. Podporządkować się Najwyższemu Panu. So Śrīla Bhaktivinoda Thakur, he says this clearly. Bhaktivinoda Thakur mówi to w jasny sposób. If you want to understand anything about Krishna, the first quality you have to have is to surrender. Jeśli chcesz zrozumieć coś o Krishnie, pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, musisz się podporządkować. That is the reason he says. Dlatego that mówi, sixfold form of sharanagati. Dlatego mówi o sześciu rodzajach podporządkowania. Whoever is surrendered with this, ktokolwiek się podporządkowuje, tahar prarthana sune, the prayers are accepted only of those people. Że podporządkowanie jest akceptowane jedynie poprzez jedynie podporządkowanie takich osób jest zaakceptowane. He is not going to listen to the prayers of anyone. On nie słucha modlitw byle kogo. Who said this? Kto to powiedział? Śrīla Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur. If not, how will we know? Bo jeżeli on by tego nie powiedział, jak byśmy to wiedzieli? He also wrote one kirtan in which he says, także napisał pewien I don't kirtan, want to surrender to Krishna, I don't want to surrender to Mahaprabhu. Że nie chce się podporządkować Krishnie, nie chce się podporządkować but Mahaprabhu. But you are so merciful. Ale jesteś tak łaskawy. That you appeared. Że pojawiłeś się. And what he did? I co on zrobił? He appeared to give us to convey the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I pojawił się po to, żeby nam przekazać przekaz wiadomości od Mahaprabhu. In a very simple and easy manner. W taki prosty i łatwy sposób. So that we can feel ourselves connected to Krishna. Żebyśmy mogli czuć się połączeni z Krishną. And try to perform bhajan. I starali się wykonywać bhajan, medytację. And what he says? I co powiedział? Avashya rakshive Krishna vishwasa pala. Means we should have this firm faith and conviction that Krishna is the only savior and he is going to protect me. Powinniśmy mieć to wewnętrzne przekonanie, że Krishna jest jedynym zbawcą i on jedynie on może mnie uratować. And depending on that, we have to adopt and accept all those things which are favorable for pure devotional service. I wychodząc z tej postawy, powinniśmy przyjmować wszystkie rzeczy, które są korzystne dla wykonywania praktycznej służby oddania. And give up everything which is unfavorable for serving the Lord. I porzucić wszystko, co nie jest korzystne dla służenia Panu. This is Sharanagati. To jest Sharanagati. How to surrender? W jaki sposób podporządkować się? How to be humble? Jak być pokornym? Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says how we can be humble. Chaitanya Mahaprabhu mówi to, w jaki sposób możemy być pokorni. By chanting of the holy name. Poprzez intonowanie Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari. If we perform this Kirtaniya Sadahari. Jeśli wykonujemy to Kirtaniya Sadahari. What is happening? Co się dzieje? Humility is coming. Pojawia się pokora. And the desire for name and fame is also going. I odchodzi także pragnienie posiadania sławy i pozycji społecznej. Śrīla Bhaktivinoda Thakur, he says, when you chant the holy name, what is happening in your life? Bhaktivinoda Thakur mówi, co się dzieje, kiedy zaczynasz powtarzać święte imię. He says, on mówi, while singing the holy name, przez śpiewanie świętego imienia, what happened to me? That the moment I started singing the holy name, I started realizing. W momencie, kiedy zaczynam intonować święte imię, wtedy urzeczywistniam. That I am the eternal servant of the Supreme Lord. Zaczynam urzeczywistniać to, że jestem wiecznym sługą Pana. We are in the pit. You know, we are in pit locker. Sand pond, jesteśmy jak ziarnko piasku. And slowly we are going down inside. I powoli coraz bardziej zapadamy się w głąb.
And Srila Bhaktivinoda Thakur is the one. I Bhaktivinoda Thakur jest tą osobą. Who is not only telling us what is happening to us. Która nie jedynie mówi nam, co się z nami wydarza. He is trying to help us, pull us out from that to save our life. On także mówi to, co może nam pomóc w naszym życiu. We all are in this world. Wszyscy jesteśmy w tym świecie. Some people, those who live in poor countries. Niektórzy ludzie żyją w biednych krajach. They think those who are living in countries like this are very happy. I oni myślą, że ludzie, którzy żyją w bogatych krajach, są szczęśliwi. People, those who are living countries like this, they think. Ci ludzie, którzy some other countries krajach, like Australia, England, people are myślą, very happy. Że ludzie w innych krajach, jak Australia czy Anglia, oni że tam są szczęśliwi. And people, those who live there, they think. Żyją tam. America, people are very happy. Myślą, że ludzie w Ameryce są bardzo szczęśliwi. And Americans think some others are happy. A Amerykanie myślą, że ktoś inny gdzieś tam jest szczęśliwy. And end of the day, when we see, no one is actually happy. I tak naprawdę widzimy, że w rzeczywistości nikt nie jest szczęśliwy. No one is happy. Nikt nie jest szczęśliwy. How we can be happy? Jak możemy być szczęśliwi? By realizing and by understanding our eternal position, we can be happy. Poprzez zrozumienie i urzeczywistnienie naszej wiecznej pozycji, w ten sposób możemy być szczęśliwi. Coming out of this misconception about ourselves, we can be happy. Wychodząc z błędnej koncepcji o nas, możemy być szczęśliwi. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he says. I Bhaktivinoda Thakur mówi. How we can come out of this misconception? How we can come out of this illusion? W jaki sposób możemy wydostać się z tej błędnej koncepcji, z tej iluzji, z tej ignorancji? Srila Bhaktivinoda Thakur, he says. Bhaktivinoda Thakur mówi. As you keep on singing the holy name. Tak długo jak intonujesz święte imię. You will be able to realize that you are the servant of the Lord. Będziesz w stanie zrozumieć, urzeczywistnić to, że jesteś sługą Pana. When we understand we are the servants, kiedy zrozumiemy, że jesteśmy sługą, we'll never become pride of anything. Nie będziemy nigdy już więcej dumni z jakiegokolwiek powodu. When we see ourselves as a superior entity, kiedy będziemy widzieć siebie jako wyższą istotę. By nature we see others as inferior entities. Będziemy z naturalnie widzieć innych jako niższych. And that creates a very big gap in our heart. I to powoduje, że pojawia się w naszym sercu wielka dziura. That never let us become humble. I ona nie pozwala nam być pokornym. That never let us become humble. I ona nigdy nie pozwala nam być pokornym. But when we chant the holy name, ale kiedy powtarzamy święte imię, properly, we właściwy sposób, under the guidance and shelter of pure devotees, pod przewodnictwem i schronieniem czystego wielbiciela, what is coming? Co się pojawia? A realization is coming that I am the eternal servant of Supreme Lord Sri Krishna. Urzeczywistnienie tego, że i zrozumienie tego, że jestem wiecznym sługą Sri Krishna pojawia się. We all want to attain the love of Nandanandan Sri Krishna. Wszyscy chcemy uzyskać pozycję taką, w której będziemy kochać Sri Krishna. That is the teaching and following of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Takie są nauki Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur also. Bhaktivinoda Thakur także. As he was experiencing that separation from the Lord. Ponieważ on doświadczał oddzielenia od Pana. He has mentioned. On wspomniał. What he is mentioning. I o czym wspomniał? That please bestow me the mercy by which I can have some position, proszę, some service. Proszę, obdarz mnie łaską, poprzez którą będę mógł przyjąć pozycję i być od Twoim sługą. In the holy dham. W świętym dham. He's asking this, he's begging for this. I on prosi o to, żebrze o to. Let's have some kirtan first. Zaśpiewajmy coś. And then we'll discuss further. A później powiemy jeszcze o tym więcej.